Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku właśnie wyjeżdżam z sadzarką na pole. Zaczynamy sadzenie. Dzisiaj pierwszy dzień. Mamy 20 kwietnia, godzina 15. Jadę na takie pole, które jest położone bliżej gospodarstwa, żeby zrobić takie uruchomienie, zobaczyć, czy wszystko działa. Na razie na jedną zmianę. Jeżeli się okaże, to wiadomo, wszystko uruchomimy, sprawdzimy, to jedziemy na pola, które są dalej oddalone i tam jedziemy na dwie zmiany. Będziemy sadzili 24 godziny na dobę. Także tak to u nas wygląda. Trochę tutaj zeszło się, żeby tą sadzarkę podczepić, bo teraz jedę 7250 Pro, bo zawsze sadziłem tym czarnym Raptorem, ale tu zdecydowałem, że w tym roku weźmiemy trochę mocniejszy ciągnik, spróbuję, jak będzie sobie radził. Tutaj mamy 300 koni teraz w tym ciągniku zrobione. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził z tą sadzarką. Także, no co tutaj, wszystko mam uszykowane, trochę mi zeszło, bo tutaj trzeba było założyć też widełki na wałek tutaj, bo jest inny wałek. Tutaj jest końcówka wałka, jest 1 cal 3/4, 20 wpustów, a tam mieliśmy 1 cal 3/8 na 21 wpustów. Także to mam zrobione, wiadomo, tutaj szybko złączki musiałem tam powymieniać, bo też nie pasowały. Co tu jeszcze mieliśmy do zrobienia? No taki ogólny przegląd tego wszystkiego trzeba było. Wiadomo, po pierwszym podczepieniu zawsze to coś wychodzi, coś tam trzeba zawsze zrobić i ogarnąć. Tu jeszcze mam problem z tym, że mi nie łączą gniazda, mi nie łączą tutaj te nieraz, jeszcze muszę tutaj to zrobić. Nie wiem, powiedzcie, jakie wy kupujecie gniazda do swoich ciągników, jeżeli chodzi o te 3-bolcowe, ponieważ ja zawsze nie mogę, zawsze mam problem i nie trafiam dobrego gniazda, bo jest problem, przegrzewają się te gniazda, tak, taki mam problem. Także doradźcie, co powinienem kupić. Powiem wam tak, teraz mamy okres sadzenia, no będą filmy, będę starał się zrobić jak najwięcej filmów, z tym, że no na pewno to nie będą takie filmy, które będą tak elegancko pomontowane i nagrane jak filmy poprzednie, bo nie będę miał na to czasu, ja będę sadził docami, ale postaram się coś tam zawsze wam pokazać, jak to u nas wygląda. Także teraz widzimy się na polu, najpierw zrobię takie wstępne przejazdy, zobaczyć, jak tutaj wszystko fajnie, czy dobrze chodzi, nawigacja, czy to wszystko się prowadzi, no, później nasypiemy sadzeniaki i będziemy jechali dalej. Także widzimy się na polu za chwilę. Tutaj muszę sobie podrównać bruzdę, bo jest tak, jak widzicie, na poprzeczniaku. Później to przyjedzie, jeszcze mi podrówna kultywatorem, jak będziemy sadzić. Dzisiaj się nie wyrobiliśmy, także tutaj sobie tylko tak przejadę. Zobaczcie, z broną samą, tył mam podniesiony, mam tylko teraz tę bronę opuszczoną, ale widzę, że naprawdę jest różnica, ciągnik ma moc, kurde, i czuć to, że ten ciągnik idzie tak zupełnie inaczej. Także będzie dobrze szło, mam nadzieję. Tu zobaczcie, wszystko mam, tą poprzeczkę zamontowałem, bo tu nie było w tym ciągniku, od razu przełożyłem ten wyświetlacz od nawigacji też na tą poprzeczkę, jest to fajnie, ładnie, wszystko stabilnie, trzyma się. Tutaj od kamer, monitor i całe sterowanie jest tutaj, tak jak widać, zamocowane i działamy. Patrzcie, a tak to wygląda. O. Ten ciągnik, powiem wam, że u nas nigdy nie pracował z wałkiem, mamy go 6 lat, tak. I on jeszcze pierwszy raz teraz z wałkiem jest, maszynę ma, która na WOM, także aż trochę się obawiam, czy w ogóle te sprzęgło działa, no ale jak nie było używane, no to chyba działa, tak? No bo jak się miało popsuć, skoro było nieużywane. No na tą chwilę widać, że wszystko fajnie sobie to radzi. Myślę, że zrobimy rekord sadzenia w tym roku, mam taką nadzieję, choć powiem wam, że sadzarki tak nie przeglądają, tam więcej chłopaki przy niej grzewali niż ja osobiście, choć wolę zawsze sam to sobie popatrzeć wszystko, no ale zobaczymy, jakoś to będzie. Mamy mniej sadzenia, słuchajcie, to jest 50 hektarów mniej, no to trochę zawsze mniej, nie? Także ten, no czekaliśmy z tym sadzeniem, żeby trochę się ta ziemia wygrzała, bo tak i tak jeszcze, powiem wam, nie jest co odpowiednie warunki, no ale już nie zwlekamy dłużej, bo lepiej trochę za wcześnie posadzić niż za późno, nie? Bo to też nie wiadomo, jak później będzie z pogodą. Choć deszczy nie zapowiadają takich mocnych, tych ulewnych, a u nas takie ziemie są, że nawet jak popada, to też się wiezie, no nie ma. Nie ma takiej mocnej gliny, żeby nie można było wjechać. Dobra, czy zawrócę?
plusem sadzenia tym ciągnikiem będzie to, że mam mniejszy skręt, bo tu mam ogumienie te 600 z przodu. Tam były 480, to można było na zderzakach, były koła szerzej rozstawione i na zderzakach można było zwiększyć ten skręt. A tutaj już tego skrętu takiego dużego nie możemy uzyskać, bo koła by obcierały o ramę. Także to tylko tyle, ale wiadomo, że jak na GPS-ie się sadzi, to będzie też dobrze, bo można sobie zagony robić, tak? Nie zawracamy raz przy razie, to jakoś tam się nim wyrobi, mam nadzieję. Dobra, zaraz tutaj zobaczę ścieżki, jakie znajdę prowadzące i polecimy sobie wzdłuż. Zobaczymy, jak to będzie szło tak na pusto. Tam już widzę, jedzie 72-40 z dużą wają. Sadzeniaki wiezie. Dzisiaj bez podajnika, bo ta duża waja ma wysoko... Wysoka jest i można łyżką bezpośrednio podjechać pod okienko i nasypać. Także, żeby to zacząć dzisiaj to uruchomić, to bez podajnika zaczynamy sadzić. A zanim zaraz ładowarka pewnie już tam jedzie z dużą łyżką, a ja tu sobie zacznę, bo tu wiem, że nie ma kamieni w tym miejscu. Tak jak widzicie, tutaj nie ma kamieni, to chcę tu zacząć, bo wiadomo, nie pojadę pierwszy dzień na uruchomienie w takie pole, gdzie są kamienie, żeby zaraz czegoś nie rozpierdzielić. Także wjeżdżamy sobie tutaj i zobaczymy, jak to będzie szło. 4,5 leci. 5. A, muszę ją uruchomić jeszcze raz, tą nawigację. Trzeba sobie wszystko poprzypominać, tu niby nie ma dużo funkcji, no ale trzeba sobie poprzypominać, to wszystko wiadomo. Jak cały rok się tego nie robiło, to się wszystko zapomina. Tak to wygląda. Tu się uruchamia. Szósty bieg. Nie no, czuć, że on ma... Kurde, z 70 koni więcej od tamtego ciągnika. Dobra, to podniosę do góry. Wsypujemy pierwszą łyżkę. Tu jeszcze nie mam poustawiana, ale już nasypiemy pierwszą łyżkę. Udało mi się uruchomić nawigację. Jeszcze muszę tam rozstaw sadzenia zmienić, bo nie wiem, jak tam jest ustawione. Ale jeszcze też tutaj chcę sobie nanieść punkty, żeby odpowiednio zacząć na tym polu. Także to jeszcze trochę się muszę pokręcić. Jeszcze muszę granicę pola zrobić tutaj, żebym miał tą brzeżną granicę, żeby do którego miejsca sadzić. Tutaj właśnie zaczynamy sadzić odmianę kuras, przemysł. Ustawić muszę zębatki, tutaj zobaczcie, mam tabelę. Będę sadził ją na 27,5 w takim rozstawie, 75 sezarka, rozstaw międzyrzędzi. Czyli tak, 22 górna zębatka, to czyli górna się zgadza, jest 22. Dolną muszę ustawić 23. Mamy założoną 26, muszę ją zmienić. Wziąłem sobie rękawice nowe dzisiaj. Powiem wam, że umie rękawice, to rzadko kiedy robię w rękawicach, ale tu ten łańcuch jest w oleju. Żeby nie upaszczać sobie kierownicy w ciągniku, to muszę je założyć. Wiatr wieje, pewnie będzie słychać w kamerze. Jest mocny wiatr. I szukamy zębatki 23. 23. Powinna być. Powinna być 23. Kurde mać. 23 to mniejsza od 20. 25 to będzie 23. 24 jest. Mamy 23, bo 23 widzicie, była już dorabiana. Jest oryginalna. I to 23. Muszę uważać, bo kiedyś zgubiłem zębatki, dlatego mam dorobioną 23. Po prostu nie sadziłem tutaj, gdzieś się posadziło, ale nie udało nam się jej wykopać, powiem wam. Bo nieraz się niektóre rzeczy udaje wykopać później, jak się zgubią. Ale te, co trzeba, to zawsze się nie udaje wykopywać. Mądre pokołysać. Wyłaś!
Jedną ręką, panie, to nie ma. Dobra, zakładamy na 23. Mogłem to zrobić w domu sobie, nie? Mogłem. Ale nie zrobiłem. Właśnie, nie zrobiłem, bo szybko, szybko wyjechać, próba. Nie zrobiłem tego. Dobra, mam na 23 założoną. Ławeczka, łańcuch zakładam. Łańcuch jest posmarowany takim sprayem do łańcuchów specjalnym. Naciągamy go tutaj. Jest gotowe. Zębatka założona. Czyli rozstaw będziemy mieli w rzędzie na 27,5 cm. To czyli tak, na 27,5, tu mamy tabelę też. Na 27, jak mamy rozstaw, to mamy 3,75. Na 27 mamy 49,383 sztuki na metrze kwadratowym. Później jeszcze możemy zrobić sobie kontrolę, zobaczyć jak wychodzi w rzeczywistości. To czyli tu jest podane, że 11 bulw, odległość mierzymy, dzielimy przez 10 i nam wychodzi rozstaw, jaki uzyskaliśmy między ziemniakami. Tak to wygląda. Stara technologia, ta sadzarka, no ale prosta. Będziemy próbowali coś sadzić. Przejedziemy jeszcze głęboko, ustawić. No taki rozruch jest najgorszy, no ale co? Trzeba zacząć, no to tam się nie zacznie, nie? Dobra, tu jestem już w ciągniku. Dobra, mam tam ustawione. Ścieżki sobie zrobiłem. Tak jak jeździłem talerzówką, będziemy tak sadzić. Jeszcze muszę tylko nanieść ścieżki technologiczne zaraz na mapie, żeby mi założyło. Co 30 metrów. Żeby ścieżki nanieść, to się tu robiło tak. Tu się cofało. Nie, tutaj się wchodziło w to. To ścieżki prowadzenia. I tutaj mamy tak. Mamy te linie. Nie to. Jeszcze raz. Ścieżki prowadzenia. I teraz bierzemy tak, to i mamy, który mamy aktywny, nie tu, to nie ten, to ten będzie, że to jest aktywny i ścieżki technologiczne wybieramy, tu musimy włączyć, szerokość pokosu, 10 będzie, chyba 10 albo 30, przesunięcie środka. Nie wiem, czy wybrałem, powinienem 30, chyba 30, nie wiem już. Chyba 30 powinienem wybrać. Granice zaraz. No i jadę pierwszy przejazd, tak jak widzicie. To wygląda 4,7 prędkość. Teraz pójdę, zobaczę jak to wygląda. Ładnie idzie. Jest, nie? Teraz sprawdzimy głębokość. Tak nie wolno robić, jak ja teraz robię. To jest niebezpieczne, jak wysiadać sobie w czasie sadzenia z ciągnika. Ale to wziąłem sobie, stawiłem wolniej. Wyjdziemy, sprawdzimy głębokość, jak to wygląda.
kamień, od razu sprawdzę głębokość. Zobaczcie. Takie niespodzianki się zdarzają jeszcze. To muszę mnie stąd zabrać. Dobrze, że to jest przy miejscu, bo znaczy przy poprzeczlankę, to go na poprzeczeń rzucę. Zobaczymy, jaka to głębokość jest tego sadzenia. Nie ma? Jest. Tu mamy. Chyba będzie ok. Tu następna. Drugi przejazd, to jadę raz przy razie, żeby zobaczyć, jak to wszystko mi się, czy mi się dobrze prowadzi, czy mam wszystko dobrze poustawiane. Później już będę sobie robił zagony tam, co drugi przejazd, czy co trzeci. Zobaczymy, jak będzie mi się dobrze zawracało. I tak to wygląda, ciągniczek elegancko daje radę. Co tu jeszcze? No głęboko sprawdzałem, to jest chyba w miarę, może troszkę zgłębimy, ale to zobaczymy jeszcze. Przejadę parę razy, będzie wszystko wiadomo. Mamy takie trochę górki, jak widzicie. No i tutaj na tym polu to już mi tam kamień następny, kurde. Muszę go wziąć, to co zrobić? Nie tylko go wyrzuci trochę dalej. Idę, zobaczę głębokość brony, głębokość sadzenia, jak to wygląda. Brona pracuje na takiej głębokości. Zęby 400 to praktycznie ponad 20-25 cm. Można powiedzieć, głęboko idzie. Nie masz miarki? Nie. A jak sadzenie? Dobrze. To dobrze, na tych klipsach za dużo ziemi nie ciągnie. Wygląda, że jest dobrze. Gdzie go znalazłeś? Wiesz co trzeba zrobić w ogóle? Przyprowadzać koparkę tutaj. Tak. No i tak to wygląda. Za jednym przejazdem robimy wszystko na gotowo. Uprawiamy broną wirnikową, tak jak widać. Ładnie ziemia jest, bryły są rozbite, spluchniona ziemia. A następnie za tym idzie sadzarka, za sadzarką obsypujemy i już tutaj nie wjeżdżamy aż do zbioru. Oszczędzamy przede wszystkim czas. Czas oszczędzamy. Co mi tu piszczysz? Dzisiaj kilka przejazdów jeszcze zrobimy i od jutra taki gruby start będzie. Dzisiaj takie tylko takie uruchomienie. Także to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie więcej filmów sadzenia, to napiszcie, zostawcie łapkę. Pozdrawiam, cześć, do następnego razu.